Kochani, w Ewangelii dzisiejszej widzimy, jak Jezus buduje Królestwo Boże, jak ludzie się do Niego przyłączają, jak gromadzą się wokół Króla, wokół Zbawiciela, wokół głowy Królestwa Bożego, Kościoła, mistycznego ciała Jezusa. I widzimy, że ci ludzie przeżywają głęboko te słowa, to wydarzenie, to spotkanie i między sobą, i później z Jezusem. Widzimy, jak Duch Święty porusza ich serca. Widzimy, jak te słowa, które wzajemnie do siebie wypowiadają, jak one są ważne. I kochani, dzisiaj w psalmie modliliśmy się: niech cała ziemia śpiewa swemu Panu. Służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Człowiek bardzo potrzebuje radości, głębokiej radości. I podkreślam to słowo głębokiej radości. A ta głęboka radość to rodzi się z sensu życia, z uczestnictwa w Bożych planach, z uczestnictwa w czymś ważnym. Wtedy, mimo różnych trudności, które po drodze mogą się pojawiać, człowiek jest osadzony w tej głębokiej radości, bo ona pochodzi z nieba. I na przykład w tym psalmie słyszeliśmy: służcie Panu z weselem. To wesele jest połączone ze słowem służcie. Nie jest oderwane od życia, bo służy się życiem. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, potem poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie, życie swoje. I to jest najwyższy wyraz służby, oddać życie. W liście do Hebrajczyków Jezus jest nazywany sługą. I dalej dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, w pierwszym z listu pierwszego świętego Jana, słyszymy takie słowa: my także winniśmy oddać życie za braci. Męczennicy pierwszych wieków, oni byli bardzo radośni. I ta służba, to oddanie życia rodziło nawrócenia. Jeszcze święty Jan to jakby bardziej podkreśla, mówi: dzieci, nie miłujmy słowem, językiem, ale czynem i prawdą. Otóż najwyższy ten czyn, najwyższy stopień prawdy, to jest właśnie oddać życie. Bo oddanie życia wszystko weryfikuje. Weryfikuje naszą wiarę, wierność Bogu, miłość do Boga. Nie są to już słowa. Oddanie życia to rzeczywiście weryfikuje to nasze przeżywanie więzi z Bogiem. A więc nie miłujmy słowem, językiem, ale czynem i prawdą. Miłujcie się wzajemnie. Kto nie miłuje, trwa w śmierci, a kto miłuje, trwa w życiu. Potem poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. I kochani, jeszcze raz i wracajmy do Ewangelii. Widzimy, jak ci ludzie są
poruszeni tym zaproszeniem. Jedni drugich zapraszają, prowadzą do Jezusa. Jezus mówi i wszystkie te słowa mają moc. I następuje właśnie to spotkanie, ta wspólnota, rodzi się Kościół, ludzie gromadzą się przy głowie swojej, przy Jezusie, Mistrzu, Zbawicielu, dobrym pasterzu. I te spotkania mają właśnie ten wymiar głębokiej radości. I przyjdzie ten moment zachwiania się tej wspólnoty, to będzie śmierć Pana Jezusa na krzyżu. I dzisiaj święty Jan też przypomina właśnie tą, przypomina działanie złego. Kain pochodził od złego i zabił swego brata. I ludzie też staną się Kainami i zabiją Jezusa, swego Zbawiciela na krzyżu. I wtedy apostołowie się rozpieszczą wcześniej już, w poprzedzający wieczór. A Jan, który pisze te słowa, wytrwa. Wytrwa do końca. Ale później oni z powrotem się zgromadzą. I po tym doświadczeniu swojej słabości i doświadczeniu mocy zmartwychwstałego Pana już bez reszty oddadzą życie. Wszyscy oni oddadzą życie. To tylko Jan, żyjący najdłużej, umrze śmiercią naturalną. A wszyscy oni oddadzą życie i poniosą na świat życie. Bo Jezus przyniósł zbawienie, dobrą nowinę. A ta dobra nowina to jest właśnie życie, którego nam udziela. I święty Jan dzisiaj też to powiedział. Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. On w swojej Ewangelii na innym miejscu właśnie będzie mówił dużo, miłujcie się wzajemnie. Będzie przypominał słowa Pana Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. I kochani, ta głębia tej miłości, która polega na oddawaniu życia, jest źródłem radości. I trzeba, żebyśmy dzisiaj śpiewali tę pieśń. Nie chcę z tego psalmu dzisiejszego, ten psalm dzisiejszy. Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu. A jak to mamy śpiewać? Powiecie, jak jest dużo utrapień. Otóż właśnie życiem, oddawaniem życia. To jest ta najgłębsza pieśń. I oddawanie życia dla Chrystusa to jest pieśń radości. A po drodze właśnie codziennie oddajemy to życie. W rodzinach, gdy wychowujecie dzieci, gdy wzajemnie budujecie więź rodzinną, modlicie się razem, to przecież służycie. Służycie Panu i służycie z weselem. I to jest ta głęboka radość. Bo ta głęboka radość rodzi się właśnie w tym oddawaniu życia. Ona jest głęboka, ona od Boga pochodzi. Amen.